A ile to trwa? 100 ciekawostek gotik. Jak z 30 minut? Ciężko. 20 minut. O kurw. A tu jest 100 plus jeszcze ciekawostek. Ale tak na chwilkę odpalę. Zobaczę, co tam mówią. Cześć. A, dziękowałem 100. Po wyrzuceniu ich na ziemię możemy na nie wejść, co pozwoli nam wspomnieć niemieckiego magazynu Powerplay Joachima Nettelbecka. Ponoć podczas tworzenia pierwszego gotika jeden z byłych członków Pirania Bytes odwiedził dziennikarza, a ten zapytał członka Pirani, czy w jego grze będzie możliwość przemiany w chodzące drzewo, podobnie jak w EverQuest, które właśnie ogrywał. Po tym jak twórca gotika zaprzeczył, Nettelbeck dalej z niego żartował. W końcu pewnego dnia poprosił dziennikarza o zdjęcie twarzy, które miało posłużyć jako szablon dla jednego postaci. I finalnie, jak sami zapewne dobrze wiecie, samozwańczy guru bredzi coś o tańczących drzewach i posiada twarz Joachima. Jak zapewne wiecie, kamiennego golema można pokonać tylko za pomocą broni obuchowej, czyli między innymi młota. Owa informacja jest nam potrzebna do rozwiązania tak zwanej zagadki golema. Ale czy wiedzieliście, że do tego typu broni należy walka na pięści? Tak więc, jeżeli mamy wystarczająco dużo punktów siły, a nie musi być jej wcale szczególnie dużo, możemy załatwić golema, bijąc go gołymi pięściami. Ciekawe. Jeżeli w ekwipunku mamy większe przedmioty, takie jak przykładowo posążek i nosa, po wyrzuceniu ich na ziemię możemy na nie wejść, co pozwoli nam wspinać się do niedostępnych wcześniej miejsc. Jezus. Może zastanawialiście się, czy w starym obozie możemy dostać się do wewnętrznego pierścienia przez dziurę w murze nad chatą Fiska. Tak się składa, że nie damy rady otworzyć jednych z zamków. Być może zastanawialiście się, czy w starym obozie możemy dostać się do wewnętrznego pierścienia przez dziurę w murze nad chatą Fiska. Tak się składa, że nie damy rady otworzyć jednych z zamkniętych drzwi, gdyż klucz do nich ma przy sobie sam Gomez. Inspiracją dla twórców gry był film pod tytułem Ucieczka z Nowego Jorku, w którym akcja również ma miejsce w ogromnym więzieniu. Nagrałem cię dzisiaj na pasach. Początkowo planowali wprowadzić możliwość rzucania przedmiotami z ekwipunku gracza. Tak się składa, że nadal możemy to zrobić, warunkiem jest jednak posiadanie zainstalowanego system packa. Gdy spełnimy ten warunek, wystarczy wejść w ekwipunek, a następnie po zaznaczeniu itemka przytrzymać kluczkę na chata. Możemy przejść przez wodospad, znajdując się niedaleko drogi do starej kopalni. Znajdziemy tam kilka fantów. A chciałem! Chciałem w ten wodospad wlecieć i to myślałem, że tu finalnie nic nie ma. Chyba, że to nie był oraz ten wodospad. Oraz najbardziej zapewne wam znana, i finalnie, ukryta kurde, na środku rzeki jaskinia przy kilka metrów obozie. Byłem. Kilka metrów byłem od tego wodospadu i sobie pomyślałem, że nie ma co. W grze występuje również bug pozwalający nam zdobywać doświadczenie dwukrotnie za pokonanego człowieka. Mianowicie, najpierw musimy kogoś pobić bronią białą, ale go nie zabijać, a następnie tę samą postać zabić przy pomocy łuku, kuszy lub magii. Na filmiku podczas nieudanego przywoływania świętego w obozie Bractwa, Kor Angar mówi do zgromadzonych, że wraz ze strażnikami świątynnymi wyruszy na cmentarzysko orków. W rzeczywistości zamiast niego udaje się tam przecież Bal-Lukor. Gdy informujemy Lestara o spotkaniu z Diego, Miltenem i Gornem, ten odpowiada nam różnymi głosami. Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Nigdy nie byłem magiem. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Początkowo twórcy gry przygotowywali tryb multiplayer. O, zakończyli kurwa, jednak nad nim co? Pracę w czerwcu 2000 roku, pomimo tego, że kod sieciowy był już gotowy. W dzisiejszych czasach możemy jednak pograć w Gothica multiplayer stworzonego przez graczy. Gothic po pobliżu starego obozu, w jaskini na wzniesieniu, możemy spotkać byłego kopacza, Gilberta, który postanowił opuścić obóz. Po przeprowadzeniu z nim rozmowy dostaniemy 100 punktów doświadczenia. Co ciekawe, w wersji beta gry w trzecim rozdziale wraca do starego obozu i zamieszkuje obok chaty Snafa. Nie ma z nim jednak żadnych dodatkowych opcji dialogowych. W czwartym rozdziale Gildia Diego zmienia się z cień na mag ognia. Powodem tego jest to, że wszystkie cienie uciekają przed bezimiennym, a strażnicy próbują go zabić. Mag ognia pozostaje jedyną neutralną gildią z tego obozu. Poza tym we wcześniejszych rozdziałach Diego z niewiadomych powodów w godzinach od 3 do 5.30 w nocy przesiaduje no w zawalonej wieży. W oryginalnej wersji językowej, czyli niemieckiej, współtworzył zespół In Extremo. Niestety nie pojawił się w polskiej wersji z powodu praw autorskich. Ich koncert i związane z nim opcje dialogowe odblokowuje modyfikacja Mroczne Tajemnice. Hej, słyszałeś już wieści? Są tu In Extremo! Właśnie weszli na scenę! Cześć, pośpiesz się, widzę, że już ci koncert. Tak od hajsu ogiewało, że nawet na zasuby nie dziękujesz. Wiesz co, krakowski krętaczu. A, faktycznie. Wiesz co, oszuście. Wiesz co, pierdol się. Nie ty się pierdol, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze. Już. Dzięki Antico, Riki, Zigi, Asasio,
Pol, Stepek, Neket, Matele, Dolin, Stachu, Timon i resztę dziękowałem. W pewnej stacji muzycznej Nilsie, wrzut. Podobno wrzut był wzorowany na niemieckim prezenterze pewnej stacji muzycznej Nilsie Rufie. Co ciekawe, można go zabić bez żadnych obaw, że ktoś nas zaatakuje. Ty to oglądasz, poza żeby tym, przekonać się do rozdziale, zagrania w Gotchis 2 znak zapytania, i no kopaczy, i bardzo dobrze. A powodem jest to, że 18 nie posiada widzimy, jest więc przez członków starego obozu traktowany jako wróg. Wieża znajdująca się w pobliżu areny została zniszczona przez maga ognia Drago za pomocą magii. Możemy się o tym dowiedzieć z Gothic Dare Comic. Na napierśniku zbroi Gomeza znajduje się scena ukrzyżowania. Podczas przerwnika filmowego ogniku zbroi Gomeza. A, myślałem, że to drzewo jakieś. Gomeza znajduje się scena ukrzyżowania. Podczas przerwnika filmowego, o którym jakiś czas temu mówiłem, widać jak nowicjusze przenoszą Iberiona w stronę świątyni. Co ciekawe, po skończeniu się przerwnika, jego ciało pozostaje przed świątynią. To wiem. W pierwszej części serii Gothic występują imienne, podpisane bronie posiadane przez niektóre postacie. Co ciekawe, jeżeli ubierzemy taką broń, jej właściciel zaatakuje nas, aby ją odebrać, komentując przy okazji sytuację. Z niemieckiej, czyli przecież oryginalnej wersji, usunięto krwawe sceny, a amerykańska została ocenzurowana z powodu scen na gości. Co ciekawe, Iberion również ma przypisaną do siebie broń – kostur światła. Nie pojawia się on jednak w grze normalnie, można go przyzwać tylko kodem. Okay. Baal Nedbeck, Melvin i Dusty są jedynymi członkami obozu na bagnie, posiadającymi włosy na głowie. Tytuł i imię Kor Angara, czytane od tyłu, brzmią Ragnarok, czyli koniec świata w mitologii nordyckiej. Co ciekawe, nowy obóz jest jedynym z trzech obozów, w którym nie ma żadnego kowala ani kuźni. Po rytuale naładowania Uriziela, Milten posiada jego nienaładowaną wersję. Zdarza się nawet, że nosi go na plecach. Jeżeli zabijemy Bloodwina przed rozpoczęciem czwartego rozdziału, strażnicy przy południowej bramie nas nie zaatakują. Poza tym zapewne pamiętacie, że na początku żąda on od nas 10 brojków za ochronę, a potem znowu domaga się ich każdego dnia. Co ciekawe, nawet jak się na to zgodzimy, bryłki i tak nie będą nam ubywać z ekwipunku. W pierwotnych wersjach gry miał stać na straży północnej bramy do obozu, a w tle widzicie jego pierwotny wygląd. Gothic 1 jest jedyną grą z serii, podczas której możemy jako mag służyć wszystkim trzem bogom podczas jedynego przejścia gry. Należy najpierw zostać magiem ognia, następnie dołączyć do magów wody w nowym obozie i na koniec, ucząc się szóstego kręgu magii, możemy zostać nekromantą. Jeżeli chodzi o twarz bezimiennego w Gothicu 1, to została ona losowo wybrana spośród puli gotowych twarzy krótko przed wydaniem gry. Początkowo interfejs miał wyglądać zdecydowanie inaczej. Przykładowo pasek życia miał składać się z serduszek, a many z kropel wody. Można to zobaczyć na oficjalnym trailerze gry. Początkowo gra miała nazywać się Orfeus, później Finster. Dopiero pod wpływem gotyckiego rocka, którego słuchał wówczas Bert Speckels, jeden z twórców gry, zaproponował, by zmienić nazwę na Gothic, ponieważ brzmiała wystarczająco międzynarodowo. Niedaleko starej kopalni można znaleźć ścieżkę, która kończy się w skale. Miała tu się wcześniej znajdować druga przełęcz do górniczej doliny, nareszcie koniec tego gówna, mniejsze, większe. Analiza zespołu Soulfire, odpowiedzialnego za tłumaczenie wielu modyfikacji na język polski czy tworzenie dziejów Corinis, wykazała, że skazańcy ukazani w intrze gry są prowadzeni do górniczej doliny właśnie tą przełęczą. Czy zauważyliście, że mag wody Kronos w nocy, gdy wszyscy śpią, umila sobie czas paląc bagienne ziele i pijąc różne alkohole? Blizna, którą Gorn ma na klacie, powstała na wskutek walki z bandytami, a jej bezpośrednim wykonawcą był siwy, długowłosy mężczyzna. Można się o tym dowiedzieć z Gothic Dare Comic. Gorna dotyczy również chyba najbardziej znany i irytujący bug pojawiający się w Gothicu 1, który polega na tym, że podczas odbijania wolnej kopalni Skąd wiadomo, jaką Gorn ma klatę, bo on cały czas w armorze był. Nie było nawet jednej sytuacji, gdzie był bez armora. On tu pokazuje, jak Gorn klatę pokazuje, jak. Gorna dotyczy również chyba najbardziej znany i irytujący bug pojawiający się w Gothicu 1, który polega na tym, że podczas odbijania wolnej kopalni Gorn może nas zaatakować, gdy my będziemy walczyć z oprawcami, czyli strażnikami ze starego obozu. Świątynia Śniącego jest tak duża, że prawdopodobnie jest położona pod powierzchnią całej kolonii. Alegowisko Śniącego znajduje się pod starym obozem, ponieważ podczas tworzenia bariery zakręcia kamieni ogniskujących zetknęły się w centrum górniczej doliny, czyli mniej więcej nad starym. On odnośnie każdej gry nagrywa coś takie. To jest Sarg, czy to nie jest Sarg? Nie, kanał Lanca.
naszym obozem. Skąd jeżeli wpiszemy w oknie umiejętności kod 42, anuluje on działanie wcześniej użytych kodów w tym oknie. Co ciekawe, odnosi się on do trylogii Douglasa Adamsa, Autostopem przez Galaktykę, gdyż jednym z motywów serii było wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. Odpowiedzią na to pytanie miała być właśnie liczba 42. Ponadto po wpisaniu tego kodu w lewym górnym rogu pojawia się napis What was the question? Nawiązujący do tego. Jeśli darujemy życie Nerasowi, pobiegnie on do starego obozu i będzie biegał pomiędzy świątynią magów a zamkiem i po czasie zniknie. Z kolei wpisanie w oknie umiejętności Shrike sprawia, że wszyscy NPC stają się bardzo chudzi. A w lewym górnym rogu ekranu pojawia się fragment z pierwszego tomu nieukończonego poematu Johna Keatsa pod tytułem Hyperion. W tle zobaczycie wersję angielską i po przetłumaczeniu. Sama nazwa kodu jest nawiązaniem do Hyżwara, czyli legendarnej istoty z powieści Dana Simmonsa, również pod tytułem Hyperion. Cieniostwór jest jedynym zwierzęciem, które atakują orkowie. Być może świadczy to o agresywnej naturze tych zwierząt. W tle widzicie również jego grafikę koncepcyjną. Mnisi z klasztoru zmiennokształtnych za pomocą magicznych zwojów potrafili zmieniać się w zwierzęta. Może to świadczyć o tym, że byli druidami Adanosa, gdyż jest to właśnie jedna z charakterystycznych umiejętności druidów. W początkowych wersjach gry twórcy wprowadzili hełmy. Pomysł jednak został porzucony, gdyż były niewystarczająco satysfakcjonujące. Hełmy pojawiają się za to jak w niektórych ten hełm wygląda w sumie. Orkowie posiadają nieużywaną animację strzelania z kuszy jedną ręką. W wersji gry 1.01e pokonanych orków trzeba było dobijać w taki sam sposób jak ludzi. Początkowo w grze miały występować dwie wersje Ulumulu, taką jaką znacie oraz amulet dla maga. Co ciekawe, talizman orków wykorzystuje właśnie model Ulumulu pod postacią amuletu. Ja tego nie założyłem, amuletu. Mogłem założyć śniący to przy walce ze śniącym, ten amulet. Bardziej przypominać 20 defa. Poza tym jego... Co ty gadasz? No możemy skipnąć w sumie. El Pepe. El Pepe. ETC.